Do tematu jak najbardziej aktualnego chciałbym, żebyśmy teraz nawiązali, to znaczy tej autostrady, na którą została podpisana umowa, tak jak pan powie, znaczy nie do autostrad, no dobrze, na razie podpisana jest umowa na dokumentację, tak, na Na przygotowanie koncepcję dokumentacji, na programową. koncepcję programową, tak się tak nazywa ładnie, za późno, tak? No oczywiście dobrze, że jest ta decyzja. Ja oczywiście już głośno o tym mówiłem przy każdej okazji, kiedy tylko dowiedziałem się, że rzeczywiście ta umowa została podpisana. Tak, panie redaktorze, to prawda, bo szkoda było czasu. Prawie 2 lata upłynęło, też o tym rozmawialiśmy. Zupełnie niepotrzebnie. Pamięta pan, było hasło optymalizacji kosztów. Dwa czy trzy miesiące temu sam pan prezes Kaczyński powiedział, no miało być taniej, jest drożej. Czyli straciliśmy czas i będziemy tracić pieniądze, bo panie redaktorze, my mamy dwie kwestie. Określone pieniądze, duże pieniądze na infrastrukturę transportu, na drogi, na samochodowe, kolejowe i określony czas. Musimy te pieniądze wykorzystać. Rzecz jasna także wkładając do montażu wkład własny oczywiście mając. Więc to trzeba było robić. I teraz proszę zauważyć, jak spiętrzamy roboty, to naturalne zachowanie wykonawców. Im więcej roboty, tym będą podwyższać swoją wartość, czyli będą podwyższać ceny. Czyli tracimy, straciliśmy czas, bo ten odcinek naprawdę mógł być już, mogła być, mogła mieć miejsce już, mogło już mieć miejsce rozpoczęcie robót. A tak, no, przesuwa się ten czas, jeżeli do 2025 roku, tak, bo teraz jest koncepcja. 2025 to bodajże Biała Podlaska już chyba, a 2026 Siedlca. No więc, panie redaktorze, jeżeli 2023, to oczywiście, żeby tak się stało. Ja bym bardzo chciał, bo rzeczywiście do Siedlec, do węzła z drogą, skrzyżowanie z drogą 63 jest największy ruch. Tu jest dalej troszeczkę mniejszy. Damy sobie radę, ale nie do zaakceptowania było hasło, że wykonamy dwójkę od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego standardzie autostrady. Zbudujemy drogę szybkiego ruchu jednojezdniowo przekroju 2 plus 1. Pamięta pan, protestowałem i dobrze, że samorządowcy, że my wszyscy tutaj zareagowaliśmy. Nie mam wątpliwości, bo także bardzo nalegałem, prosiłem posła Tchórzewskiego, żeby także się włączył, bo to jest dla nas absolutnie jak deszcz dla kani, tak? Ta autostrada. I dobrze, że tak się stało, naprawdę dobrze. Szkoda tylko czasu. A z tej 19, z tych planów 19 jest pan zadowolony? Tutaj jestem realistą. Ja oczywiście ja bym chciał, pewnie wszyscy byśmy chcieli, żeby tak było, bo oczywiście świetnie stanie się kiedyś, jak dojdzie 19 zmodernizowana do Międzyrzeca Podlaskiego i oczywiście autostrada dojdzie do Międzyrzeca z tej strony i zepniemy. To będzie naprawdę luksus, tak? Bo ostatni odcinek do granicy już będzie to niewiele, w związku z tym na pewno też będzie wykonane. Tylko jestem sceptyczny, bo oczywiście my potrzeb mamy dużo więcej. Wiemy o tym, że one są absolutnie konieczne, tylko możliwości jednak ograniczone. Nie mam co do tego wątpliwości, że od granicy ze Słowacją przez Rzeszów do Lublina, do Lubartowa, tutaj już się wszyscy zgadzamy, trzeba wykonać, bo tu jest rzeczywiście największy ruch. Tutaj dalej wiem, że na pewno będzie poślizg, aczkolwiek ja powinienem żądać, tak? Ale po prostu, ponieważ wiem, czym gospodarujemy, jakie mamy możliwości, więc mówię sceptycznie. Chciałbym. Dobrze będzie, jak będziemy poszczególne miejscowości jeszcze obudowywali obwodnicami i tak dalej, czyli podwyższali przepustowość, bo dwie jezdnie w tak krótkim czasie tutaj na tym odcinku, raczej do tego podchodzę ostrożnie, aczkolwiek chciałbym, żeby tak było.